Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale z RDR-a dwójeczki. I to w takim chyba dość tajemniczym. Słuchajcie, ponieważ kiedy podróżowałem do Saint-Denis, spotkałem jakąś dziwną kobietę w okolicach bagien i być może jest to związane z tym, co wam mówiłem już, co możemy tutaj znaleźć. Któż to wie? Podejdziemy więc do niej i dowiemy się, o co chodzi. Nie zapomnijcie standardowo zostawić łapki w górę. Kim ty jesteś, kobieto? Kim ty jesteś? Czy mogę się z nią przywitać? No tak, dobra, mamy jej dać 2 dolce, okej. This is now the time of machines, the time of things, the time of man came and went as all things pass, as all things pass, my friend. Thank you. Okay. Nie do końca tego się spodziewałem. Prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś no zupełnie innego. No cóż, znaczy nie wiem, być może to, że pogadaliśmy, to nam coś poniekąd odblokowało, któż to wie. Miałem się udać do Saint-Denis, miałem podróżować gdzieś w okolicy tych bagien jeszcze, bo może w sumie to nie są nawet bagna, ale skoro jesteśmy blisko tutaj, zadania tutaj dla Margaret, dla niego, dla niej, jak zwał, tak zwał. Nie, już nie trzeba mi mądrości. Czas maszyn. No jakby nie patrzeć, ta jej wróżba o 100 lat około, może za 100 lat byłaby wtedy, wiecie, no w sumie powiedziała, jak to wszystko wygląda, no nie oszukujmy się. Dzisiejsze czasy to są czasy, w których zadania ludzi zostały w dużej mierze zastąpione przez maszyny, więc poniekąd można by przyznać nawet jej rację. Co nie, że nadchodzą powolutku te czasy. No ale, można też uznać ją po prostu za jakąś pomyloną kobietę. Wiecie, o co chodzi. Dobrze, czy tutaj mamy kogoś? Tak, tylko już sobie podjadę tutaj, żeby mi zniknął znacznik. Świetnie, czy to jest... Tak, to jest ten... To jest ta sali, dobra. Jak mówię, ten Margaret, ten facet wysłał nas tutaj, bo... Ona miała szukać chyba tygrysa. Hej, mister! Oh! Miss! Howdy, mister! Did, you lose a tiger? Yeah, you found one? Nah, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and... now he's missing too. It is a right old predicament. Your lion from Timbuktu, weren't he? Oh, from Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way'd he go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. Aha. No, kto by pomyślał, że bardziej mu... Aha, gwizdanie na konia nie jest teraz bezpieczne. Okej. Czyli oczywiście ten lew to pewnie będzie pies, a ta, nie wiem, tygrys to kto to może być? Nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia, ale może wkrótce się dowiemy. Dobrze, czy ja tutaj muszę zacząć... O, dobra. Odciski łap, okej, zacznij tropić. Ta, przesuń sobie wóz, rób tam cokolwiek chcesz, kobieto, spokojnie. No na pewno malują. Krew? Uuu, czyżby się skaleczył? A może to jednak farba? Co to? Co tu się działo tak właściwie? Czekajcie, czy... Nie no, zacznij znowu tak jakby tutaj się otarło o to. To zwierzątko, dobra, zacznij znowu tropić. Nie zawsze dobrze widać te ślady, ale... O kurde, chyba nie o to chodziło. Found your dog. Ex-dog, ex-lion. Hey, boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took them. Oh, that'd be Stripey. And I always thought they got along. Your tiger is a wild cat? Uh-huh. What else? You still need it back? Oh, yes, sir.
She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Serio? No nie. Really? I'm gonna put them in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. No to tyle zostało z lwa. Z lwa. Ta, żarcie podano. Teraz tylko czekać. Poczekaj przy opiekunce. Jasne. Dobra, zbliża się czy się nie zbliża? Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Hey, keep your head down. It's coming. Look, okay. I really don't think she'll eat the dog. Like I said, they was friends. Just shut it. No to niezły tygrys. Oh, well, I guess she's real hungry. She's feral. I'm locking her in. Okay, mam nadzieję, że się uda bezpiecznie. Oby się udało. Dobra, zamknij szybko drzwi. Oj, no zamykaj, na co czekasz? O kurczę, Artur, uważaj. Dobra, udało się. No świetnie, będzie sobie jeść tego psa. Creatures turn on each other. Seeming friendly one minute, dinner the next. Viciousness comes easy. I mean, I should know. I've run with a few of them myself. Is that right? No, not really. Hey, I realize I ain't properly introduced myself. Sally Nash. Arthur Morgan. Nice to meet you, sir. Tell me, Miss Nash, how you end up in this rack? Guess it's always been my inclination, you know? Wild beasts and the like. I met Mr. Margaret, we got to talking, and you can probably tell, in this field, he's the ace of spades. He's a card, all right. It's my modest hope, one day, to be the world's second bravest woman animal wrangler. I'd say you got that sewn up and then some. You think? I hope so. Top five, at least. Depends on how many more fellers throw their hat in the ring. Maybe one of these days, best female for the job will actually be a female. Oh, I don't know if that'll ever happen. We lost the main road around here when the dust was up. Be careful, or you might get wrecked too. Okay. You know the only thing to do in a dust storm is wait it out. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark, when over we go. Whole caravan toppled. Found each other and some shelter, but when the wind died down, the animals was gone. Now they're back. Some of them, at least. Thanks to you. You would have managed it yourself. I just helped you along. If you ever want to get in the sideshow business, I'm sure there'd be a place for a fellow like you. Aha! I see you found each other. Sure did, Mr. Margaret. Jolly good! Jolly good! You know, tarn and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint. Makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or are you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cowbarn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. You
Got any word on the lion? Yes, yes, I've got word on the lion. Shit is the word. Someone saw him near Emerald Ranch. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. O, na gin to stać, ale żeby nalać, to już tak średnio. Ej, czy mi się tylko wydaje, czy pojawił się jakiś nowy list? Poszukaj lwa na ranchu Emerald. Ej, ale to jest taki najprawdziwszy lew, czy coś w tym stylu. Sali opiekunka zwierząt podróżująca z Margaret potrzebuje pomocy w znalezieniu tygrysa. Ich pierwszy wytrenowany lew, a tak naprawdę pies niespodziewanie wam pomaga. No, pomógł i to wyjątkowo niespodziewanie. Nie ma co do tego wątpliwości. No dobrze. A nie... Tak, jest jakiś list na poczcie. Miałem się teoretycznie wybrać też tutaj, w tym kierunku. W ogóle miałem robić różne rzeczy. Miałem też nadzieję... Ej, tutaj jest w ogóle trapper. Kurczę, tyle rzeczy po prostu gdzieś w pobliżu siebie. I widzę również, że jest zadanie dla pana Hamisha Sinclaira. Ponownie zaprosił cię na polowanie w pobliżu swojej chaty. Kurczę, ponowne polowanie u tego naszego dobrego znajomego. Z wielką chęcią. Myślę, że w pierwszej kolejności udamy się tam. Kiedy byłem na bagnach, szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie zdarzenie, które zapoczątkuje nam jakieś dodatkowe misje. Ale chyba się niestety pomyliłem, ale znaczy no nie wiem w sumie, nie wiem, nie mam pojęcia od kogo jest ten list. Być może napisał jakiś stary znajomy, stara znajoma, nie wiadomo. A może zupełnie ktoś inny, kto po prostu poznał Artura, któż to wiem. Tam jakieś chyba dzikie konie, ale dobrze, nie interesujmy się teraz dzikimi końmi. Teraz jedziemy czym prędzej do Emerald. Kto wie, może znajdziemy jeszcze kiedyś gdzieś w pobliżu pana Blacka i pana White'a, no bo oni jakby nie patrząc gdzieś tutaj się kręcą w tych, wiecie, w tych okolicach, tych obszarów. Ej, to znowu mi jakąś tam długą ścieżką szykuje, jak mam cel tam, to nie ma co patrzeć, po prostu jedziemy. O, jeszcze przejadę. Okej, zdarzyło się, zdarzają się takie rzeczy. Tutaj już mamy to zadanie, ale mówię, w pierwszej kolejności chcę dowiedzieć się, kto do nas napisał. Zawsze jak ktoś wysyła list, to mam takie, wiecie, taką rozkminę, takie, kto to tym razem mógł być? Kto to tym razem, o co chodzi? Aż nieotwarte listy lub paczki. Wiem o tym, wiem, aż za dobrze, że mamy coś takiego. Dobra, Arturze, nie do końca tak chciałem, żebyś przeszedł, ale dobrze, przejdź tędy. Przejdź tędy czym prędzej. Zobaczymy, kto to do nas tutaj napisał. Nie, no nie skracaj, nie skradaj się aż tak bardzo. Odbierz pocztę przede wszystkim. Zobaczymy, kto to tym razem. List z biura burmistrza? O kurcze, no to może nie być zbyt dobra wiadomość. Zaraz zobaczymy. Dobra, przyjrzyj się temu dokumentowi. Już się trochę boję. Biuro Jean-Marca Merciera, burmistrza Saint-Denis. Szanowny panie Kilgore, rezygnacja burmistrza Lemieux wywołała w ratuszu znaczny niepokój, lecz służba cywilna musi działać nadal. Nowy burmistrz prosił mnie, aby przekazać panu oficjalną pochwałę za niedawne zasługi dla miasta Saint-Denis. Proszę przyjąć to jako dowód wdzięczności za nienaganną postawę obywatelską. Załączam też ostatnią wiadomość od burmistrza. Skandale przeminą, a my przetrwamy mocniejsi. Z wyrazami szacunku, biuro burmistrza. Proszę, czyli tamten burmistrz już się wycofało. No kurczę, i co tam dostaliśmy? Jeszcze coś jeszcze? Czy mi się wydawało? No nie, no w sumie interesujące. Widzicie? Czyli można powiedzieć, że moja decyzja miała dość duże znaczenie. Kurczę, no wejdź na naszego Okej. Nie ma tak nagle pojawić się na wierzchowcu, kiedy się ustawi go w miejscu takim idealnym do zbagowania. Nie ma co. Dobrze. Lepiej poszukajmy tutaj na tym ranchu tego całego... Ja miałem lwa szukać w końcu, prawda, teraz? Prawdopodobnie. Poszukaj lwa na ranchu. No jestem. W sumie mógłbym się popytać ludzi o to. Więc zobaczymy, czy mogę się kogokolwiek zapytać, czy widział? Morning. No, ale nikt nic mi nie powie. Dobra, nie, no, musimy łazić i szukać w takim razie. O, krówki są, nie? A to jak krówki, potrzebuję tej skóry z jakiejś krowy. What's all this commotion? There an animal on the loose? Sure is. They got it trapped in the barn there. Thank you. Okej, udało mi się zamknąć je w stodole, ale w której
stodole tak właściwie. Czy to jest ta, którą widzimy tam naprzeciwko, czy... Nie, pewnie tak, tylko muszę znaleźć innych ludzi. Dobra, tu jest jeszcze jakiś ziomek. Nie wiem, czy tutaj to jest wszystko pootwierane. No dobra, no to tutaj musi być. Nie ma możliwości, żeby chodziło o inną stodołę. Okej, okay. Czy mamy możliwość otwarcia tego w jakiś sposób albo wejścia, wiecie, na jakieś przejście by się przydało. Nie zaprzeczę, że znaczy w sumie to nie wiem, czy tam jest tak bezpiecznie wchodzić. Dobra, może możliwe, że tam te drzwi były otwarte, albo w sumie te chociaż. Dobra, dasz radę otworzyć? Czy zamknięte? Nie, to wszystko zamknięte. Nie, no to wejście jest chyba tam od głównej strony. Dobra, przejdź Arturze. A może tutaj któreś? Nie no, wszystko wydaje się być szczelnie pozamykane. Nie no, to chyba da się otworzyć tą stodołę od tej strony, a przynajmniej na to wychodzi. Ej, mogę czy nie mogę? Czemu tutaj pokazuje mi, jakbym widział jakiegoś nieznajomego? I mam wrażenie, że jakby coś się zbugowało tutaj nam troszeczkę. Uderz. Ej, przecież ja nikogo tu nie widzę. Ej, serio, mam jakieś dziwne wrażenie, że coś nam się tutaj zbugowało, że kogoś mi nie pokazuje. Nie wiem, o co chodzi, ale powiem wam tylko, że dla pewności to bym sobie zapisał grę, bo nagle wyjdzie, że nie wiem, kogoś zaatakuje, chociaż zupełnie tego nie chciałem. Dziwna sprawa, bardzo, bardzo, bardzo dziwna sprawa, no ale zobaczymy. Jeszcze raz podchodzimy, no ja muszę wejść tędy chyba, no raczej nie ma innej możliwości, szczególnie, że mi pokazuje, jakby tu ktoś był. Aha. Widzieliście to, no po prostu tak, wróć do punktu kontrolnego, dobra. Może okaże się, że tym razem zobaczymy kogoś. Mam wrażenie, że no serio, no misja się zbugowała, no przecież tutaj nie mamy kogo uderzyć nawet. Takie rzeczy też się nam potrafią zdarzać, więc wiecie, no czego ja mogę się spodziewać. Aha, muszę dalej poszukać lwa na ranczu. O, teraz są. Teraz mogę się ich zapytać, świetnie. No zbugowało się. What's the ruckus, boys? Get back! We got a cursed creature in here. Oh yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. A dog? Now, you'll excuse me. Step aside. What? I said step aside. No. No piesek to jest, ludzie, o co wam chodzi? Może i duży? Nie no, przyjrzyjmy mu się dokładnie. Dobra, wejdź do stodoły. Taki mam zamiar. Nie wyglądał na psa, ja tego na razie nie widzę nawet. Są ślady. Raczej takie psie ślady, mam wrażenie. Co jest grane? Czy on wyszedł na zewnątrz? Czy on wszedł na górę? Ej, a może to nie jest? Może to jest prawdziwy? Co tu się... Oż cholera, on zabił człowieka. Ej, to jest chyba prawdziwy lew. Ci idioci sprowadzili tu chyba jedno prawdziwe zwierzę. Ja cię... Nie, pies by tego nie zrobił, no nie ma takiej opcji. Czekajcie, tu jest więcej krwi. Okej. To nie może być pies. To jest... Oż cholera! To jest prawdziwy lew! O, ej! Kurde! Aha, świetnie. Świetnie, ej, nie wiem, po prostu nie spodziewałem się jego nagłego skoku. Tak, lew uciekł, chyba nie lew uciekł, tylko ja zginąłem. Tak to przynajmniej wyglądało. Masakra, ej, no do tej pory był, wiecie, muł przebrany za zebrę. Dobra. Tutaj trzeba dokonać tego, no nie można go zostawić żywcem. No i jaja po prostu jakieś, zabierz trofeum. No proszę, lew zabił człowieka, jego łapa.
No nie żyje już, spokojnie, ale zobaczcie tylko. No nie mam pytań po prostu. No, będzie się musiał tłumaczyć. Wiecie, sprowadzenie, że do tej pory sobie sprowadzał jakieś tam poprzebierane zwierzątka, to jedno, ale w tym momencie, no to on sprowadził prawdziwego lwa i nawet, no... Czy on pewnie powie, no przecież mówiłem, że chodzi o lwa. No cóż. Ej, czekajcie, co tutaj mamy? Misja dla Charlotte. A, tutaj jest dla Charlotte, tak? Czekajcie, pokażcie mi tutaj te zadania. Znaczy nie, no dobra, tam na razie nie będę się kierować. Powiem jedno. Jak się jednak, powiem tak, nie wiem, czy pamiętacie takie... taką historyjkę o takim chłopcu, który krzyczał wilk. Krzyczał wilk kilka razy i za każdym razem kłamał i ludzie się tylko wkurzali, bo szli chronić owce. A kiedy naprawdę zjawił się wilk i wołał wilk, to nikt go już nie wziął na poważnie. I wtedy wilk zagryzł wszystkie owce. Ja się czuję dokładnie tak samo. Byłem oszukany co do kilku zwierząt. Myślałem, że będę spodziewał się wcześniej prawdziwego lwa, a to tak naprawdę to był pies. Myślałem, że to będzie zebra, to był muł. Myślałem, że to będzie tygrys, to była puma. A tym razem prawdziwy lew. Jasna cholera. No nie, no nie było możliwości złapania go. No przepraszam bardzo, choćbym nie wiem jak się starał, to łapanie absolutnie nie wchodziło w grę. Nie czegoś takiego. Zwierzęcia, które zabiło człowieka, zabiło krowę, zabiło lwa. No ogólnie dobry wynik. Dobry wynik śmiertelności, bez wątpienia. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I know. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is rum, old boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, as clear as the Amazon, and as dear as all the gold in the Andes. One man's labor is but a trifle compared to this jewel's true value. Wait! I shouldn't. What would Daddy say? Your daddy ain't here, and we had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. Yeah. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Masakra. Wiecie, że ten szmaragd to na pewno nie jest szmaragd. No nie wierzę w to, no przepraszam bardzo. Ale duży szmaragd, prezent od Margaret po skramiaczki zwierząt. No nie wiem, tutaj nie ma informacji, że on jest, wiecie... nieprawdziwy, ale no ciężko aż mi uwierzyć, żeby to coś mogło nam się do czegoś nadać. No wątpię, żeby on prawdziwego szmaragdu się pozbył, ale może nie wiem. Ej, w ogóle od jednego z was dowiedziałem się, że to miejsce, to był tutaj, gdzie była ta plaga, to jest nawiązanie do The Walking Dead. Serio? To było coś takiego? Znaczy, w ogóle oglądam trochę The Walking Dead, ale dopiero zacząłem, więc nie wiem, więc ciężko mi się tutaj określić, ale jeżeli tak by było, to byłoby to naprawdę dość interesujące. Słuchajcie, jakbym się udał do pana Trappera, szczerze mówiąc, że on jest w okolicach bagien, więc tym bardziej powinno mnie to interesować. Jak mówię, na bagnach jeszcze w nocy zamierzam troszeczkę poprzebywać, troszeczkę poogarniać spraw, które tam będą miały miejsce. Mam nadzieję, że jak najwięcej się rzeczy tylko dowiemy.
To jest ten moment, kiedy mamy, wiecie, już dużo, mamy kilka zadań fabularnych, mamy znowu trochę się tych misji pobocznych tam pojawiło. Myślę, że z tym, nie wiem, będę mówić z tym Margaret, mimo wszystko, już się nie spotkamy, no bo to oszust i lichwiarz, a tu proszę, a jednak lwa prawdziwego. To jak miał prawdziwego lwa, to po cholerę był mu ten pies przebrany, co nie? Za lwa. Weźcie, nie skumam takiego gościa, no nie skumam go za nic, nie ma on takiej możliwości. Nie, takich ludzi to się czasami nie rozumie, co tu dużo mówić. Dobra, pojedziemy na skróty, bo skróty to zawsze fajna rzecz, tylko mam nadzieję, że dam radę, że nagle nie okaże się, że jest wielki spadek z klifu i ha ha ha. Tyle jeżeli chodzi o to, że chciałem być cwanym. Nieprawdaż? Dawaj, Arturze, dawaj. Zobaczymy, czy ten paser, czy u niego możemy na przykład wytworzyć rzeczywiście coś fajnego z tego na przykład. Ojku, słowa mi brakuje. Ej! Zatrzymaj się chwileczkę. Lubię odkrywać takie, wiecie, luźne domostwa. Takie właśnie jak to. Okej, a nuż tutaj coś interesującego zawsze można znaleźć. Ja zawsze wierzę, że każdy taki dom ma swoją historię. Okej. A tutaj to chyba nigdy nie byłem, mam wrażenie. Nie, no raczej nie. Warzywa w puszce, dobra, pozabieraj. Co można, to bierzemy, to nasze. W sumie Artur, musisz jeść, bo wszyscy mówicie, że tylko nie karmi Artura, że Artur mało je, ale może macie rację. Krakersy, o, i to jest dobre jedzonko, takie coś to sam bym sobie zjadł. Dobrze. Czy coś jeszcze ciekawego nas tutaj... Aha, owoce w puszce, no dużo jedzonka, jak widać. No tutaj to już raczej no, nikt nie mieszka i szczerze mówiąc to wszystko jest już pewnie jakieś takie dość stare, mam wrażenie, no ale zobaczymy. Kawa mielona, o. Znajdujesz kawę, zaparz ją w obozie, by przywrócić rdzenie zabójczej precyzji. Okej, interesujące. W sumie nigdy kawy nie parzyłem. Dobrze, czy coś znajdziemy tutaj? Jest dobra brandy, ale to wszystko mamy obecne, bo wiecie, alkoholi to jednak mieliśmy zapełnione. Ej, tam jest jakaś skrzynia. No, pod łóżkami często jakieś ważne skrzynki się znajdują. No, zobaczymy, co tutaj mamy. O proszę, karabin powtarzalny. A, amunicja do karabinu, karabin nie, dobra. Plik banknotów, ile tych hajsów? 12 dolców to nawet. Bourbon i bourbon z Kentucky, ale to również mamy. Mógłbym nawet tutaj się przespać, co ciekawe. Ale chyba podziękuję. Znowu plik banknotów. Kurczę, ej, no patrzcie, no zwykła chatka. Zwykła chatka. Ile tutaj ciekawych rzeczy można znaleźć. Tam jest kolejna szafeczka. Silny olej z węża. No i szanuję, nie trzeba zawsze zużywać. No ogólnie, co trzeba znaleźć, to tak właściwie znaleźliśmy. Czy jest jeszcze coś, na co mogę zwrócić większą lub mniejszą uwagę? Raczej nie. Powinno być jakoś odhaczone, wiecie, jak już odwiedzimy dane domostwo, że byliśmy tutaj, żeby potem nie łazić tutaj kilkukrotnie i wiecie, o może tu... Kurde, mówię, co to za dźwięki? Co to za dźwięki? A to dziki jakieś szalone po prostu. Dobra, wynosi się stąd. Arturze, co mieliśmy znaleźć, to znaleźliśmy. No w sumie 12 dolców, 13 dolców, łącznie 25 dolców w takiej zrównoważonej chatce. No powiem wam, że nawet dość bogato. O, i znowu jestem poszukiwany żywy lub martwy, jak to dobrze wiedzieć, że ktoś nas znowu chce. Możliwe, że wiecie, znajdziemy jakiegoś w końcu łowcę nagród, który stwierdzi, że ej, poznaję tego gościa. Mogę go spróbować załatwić dla hajsu. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby tak się nie stało, no ale wiadomo, co to komu odbije do głowy, nieprawdaż? Na razie jednak ciekaw jestem, co u tego trapera, bo do tej pory zawsze odwiedzałem tego trapera w Saint-Denis, a to jest jednak dość daleko, zresztą w mieście to wiecie, że jest dość niebezpiecznie. I w ogóle... witam. Witam. O kurczę, coś sprzedałem, aha, jakieś gruczoły zapachowe sprzedałem, ale to wszystko mogę sprzedawać tylko... Nie no, wiecie co, ja bym wolał zdecydowanie bardziej albo kupować, albo coś powytwarzać. A co ja mogę u ciebie kupić? Zestawy ubrań. Łowca niedźwiedzi. Aha, mam kapelusz, spoko. Ej, a nie ma czegoś takiego, co odblokowałem przykładowo za któryś z tych, wiecie, legendarnych zwierząt, czy coś w tym stylu? No bo tutaj to ciężko stwierdzić mi. Dobra, biały bizon to raczej nie. Grzechotnik. Aha, to z barana, coś tam, takie rzeczy. Weźcie, przecież że takich rzeczy to mnie nie stać w ogóle. Ej, serio nie jestem w stanie niczego fajnego stworzyć? Wszędzie jakieś skóry dzika, skóry świni. W sumie to ja muszę trochę tych skór ponabijać sobie.
Im więcej, tym lepiej. Ten stream z RDR-a dwójeczki powolutku, powolutku dalej się zbliża. A nie mam dlatego pojęcia, z czego mogę wykorzystać choćby tę skórę z... Skórę z nie Wapiti, tylko z tego. Nie wiem, no chyba nie mogę za bardzo tutaj dużo porobić, a ubrania jakieś takie zwykłe. Bo to były całe zestawy, prawda? To chyba niepotrzebnie tak sprawdzam. Wszędzie jakieś te pióra, ej, mnóstwo piór, żeby cokolwiek stworzyć. A, bo to były kamizelki, dobra, pumy, świni. Pumy, idealny stan. Skąd ja ci wezmę? Wołu, Wapiti. Jelenie, piżmaki, weźcie, skąd ja to wezmę? Jak widać, ja tutaj nic nie mam. Ej, serio, wezmę się w końcu za porządne polowanie. I to naprawdę w takich, wiecie, idealnych stanach trzeba to mieć. No te pióra to już może być troszkę łatwiej. Aha, dobra, bo jeszcze raz przez to przeszedłem. A udoskonalone wyposażenie. Ej, to bym sobie trochę... O, pas na broń jeźdźca. Okej, to jest za te wyzwania jeźdźca, tak? No w sumie, dobra, stwórz mi to, świetnie. Chodzi o to, żeby robić te wyzwania, które nam tutaj, wiecie, pozwalą trochę więcej mieć. To, że mam kaburę, to spoko. Ukończ wyzwanie bandyta. Aha, tak, za wyzwania bandyty. Hazardzista to na pewno nie ma. Mistrz łowiectwa może tutaj? Nie, tutaj nie mogę. Musiałbym mieć mistrz łowiectwa na naprawdę wysokich poziomach. Tak samo z odkrywcą niewiele zrobię. Z zielarzem to już na pewno nie. I mistrz przetrwania to już absolutnie nic. Prawdę mówiąc, to serio, mam wrażenie, że zwierzątka, które upolowałem, to zupełnie nic mi tutaj nie dają. Dobra, potworzę sobie te oleje na broń, zapachy maskujące. Ogólnie, jak widać, niewiele mi to dało, absolutnie. Pas na broń jeźdźca, tak, przynajmniej no jedną rzecz tutaj jakąś zdobyliśmy. A, jeszcze czekajcie, jakbym sobie chciał sprzedawać, co nie? To co ja mógłbym tak właściwie? Mogę tutaj coś takiego naprawdę spoko sprzedać, na przykład to łykowate mięso. Aż tyle mi na tym nie zależy. I mamy tę skóra wilka na przykład w dobrym stanie, ale to jest dobry stan, to bym nie chciał marnować. Wartość 35, ej, mogę sprzedać nawet skórę legendarnego łosia? Ej, ale zastanawiam się, czy jak ja je sprzedam, to jakby już no, nie będę mógł z nich potem nic wytworzyć, to nie mogę ich sprzedawać chyba. Prawda? W ogóle mam skórę piżmaka w idealnym stanie? Skąd ja mam skórę piżmaka w idealnym stanie? Już sam nie wiem, nie pamiętam. Serio, nie pamiętam. O kurczę, olej do broni sprzedałem, tak. Najpierw kupuję, potem sprzedaję. Dobra, walić to. Walić to. Muszę pamiętać, żeby tak tego nie zaniedbywać. A teraz... Aha, dobra. Tutaj te wszystkie kompendia nam się włączyły. Nie, dziękuję, nie potrzebuję. Chcę mapę włączyć i chcę być... Ej, tu są nietoperze. Jejdź. Tu jest jakieś ciekawe miejsce. Chciałem udać się na bagna i... Znaczy nie, no głównie to wiecie co? Naprawdę chcę być na bagnach, tylko takie typowe bagna, to gdzie one są? Takie typowe, najtypowsze. Mam wrażenie, że one byłyby chyba... One musiały być tutaj, czekajcie, jak to się nazywają te miejscowości. Tutaj nie ma gdzieś informacji odnośnie tego, gdzie są takie naprawdę no najtypowsze bagna, jakie są tylko możliwe. Bo nie no, bagna to chyba tutaj ogólnie. To są te tereny, to tak mi się wydaje przynajmniej. Że powinniśmy w okolicach bagien podróżować mniej więcej w nocy. I może wtedy rzeczywiście uda nam się spotkać to, co bym chciał. Tam ktoś tam był na nas źle nastawiony, to pewnie jakieś dzikie zwierzę. Pewnie coś w tym stylu. Dobra, przejedziemy się kawałeczek. Dawaj Arturze, dawaj. Zobaczymy. Ale serio, mam takie wrażenie, że muszę sobie znaleźć taką broń, jakby to powiedzieć. Pojadę tędy. Co mi tam, jakieś moje skróty. Co to się tu dzieje? Tu ludzie coś robią. Ej, czekajcie, bo gdzie ja jestem w tym momencie? A, chciałem w ogóle zobaczyć to miejsce. Dobra. To jeszcze bym... No tak, tutaj jest marsz. Przecież tu jest informacja, że są bagna, więc o co mi chodzi? Czy tutaj... A, oni kolej budują. A to więźniowie budują, czy to są zwykli... Zwykli pracownicy, nie no, wydaje mi się, że to są chyba zwykli pracownicy, którzy sobie... Nie no, nie, nic tutaj nie robię. Dobra, już się stąd zbieram, jejku, weź tu spróbuj być, wiecie, jakiś taki porządny. Zaraz wam powiedzą, że nie chcą problemów i wynoś się stąd. Chciałem po prostu dowiedzieć się, co tu się dzieje. Wow, o kurde. Dobra, niezły wyskok. Bez wątpienia, dobrze. Kreierujmy się czym prędzej i powiem wam, że przenocujemy gdzieś, bo jeżeli się nie mylę, to oczywiście to, co na bagnach może się stać, to może być tylko i wyłącznie w nocy. O.
faster than mine, though. Ariel's my pride and joy. Oh. Why don't we race to Van Horn, the trading post? Quit it! Spoko. You? Sure, let's race. All right, let's race! Czekajcie, wyznaczę sobie, że to jest nieprawidłowa ścieżka. Okej, dość, no to świetnie, zupełnie zmieniłem tor, którym miałem jechać, ale prawdę mówiąc, dobra, pojedziemy tą, a nie, czekajcie, chyba muszę, a nie, on już się ze mną ściga, tak, ścigamy się czy się nie ścigamy, kolego, bo ja nawet nie wiem, ej, pierwszy raz ktoś się ze mną chce ścigać, skąd się tu wziąłeś, nie no, ej, hej, dobra, nie, wiecie co, olać to. Nie wiedziałem, o co chodzi. Ja wymiękam. Ej, no nie ma opcji, żebym zrezygnował z wyścigu. Nie pamiętam. No nie rób tak, ej, no chciałbym tak nie robić, ale to nie jest takie proste. Ej. Nie no, dziękuję. Konia to mam porządnego. Nie, wydaje mi się, że koleś jest ze mną absolutnie bez szans. Ej, tu się nie da szybko jechać przez to, że tutaj są ci brygadziści i budują kolej. Dobra. Okej, zmieniamy dzisiaj plany kilkukrotnie, no ale kiedy ktoś mnie zaczepia i mówi, że się chce ze mną ścigać. Ej, nie, nie, no proszę cię. Proszę cię, koniku, nie zawiedź mnie. Dobra, ja widzę, że on jakąś inną ścieżkę jednak wybrał. Ale nie chcę być od niego gorszy, nic z tych rzeczy. Dawaj, dawaj, Arturze, dawaj, dawaj. O cholera, tędy, jak ja nie lubię koło tych opętanych ludzi jeździć. Masakra, znaczy oni nie są opętani, ale wiecie, są dziwni. Dobrze, 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 jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jeszcze jaka pogoda się zrobiła w ogóle. Świetnie, znowu jakąś dziwną trasę obieram, bo ja tu właściwie to nie wiem, gdzie jest jaka trasa. Koleś się po prostu wybrał, gdzie się chce, na wiewiórki, aha, spoko. Koleś wybrał, gdzie się chce z nami ścigać, ale dobrze, no nie powinien nas wyprzeć, znaczy nie no, on gdzieś tam siedzi mi na ogonie, ale póki co przynajmniej jakoś to wygląda, dawaj. Dawaj, 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 mnie wyprzeć. Kurczę, muszę mu zablokować drogę, jak będzie taka potrzeba. Kurczę, mój koń też jest zmęczony, jakby nie patrzeć, nosi trochę skór na sobie. Dobra, dobra, to jest już. Jesteśmy chyba dość blisko, mam wrażenie. Von Horn, tak, tutaj śmiem ścigać. I co teraz? Maybe another time. Next time, friend. Next time we'll get you. You can write that down. Okej, biorąc udział w tej w tym wydarzeniu, tak to nazwijmy, pojawiła się informacja, którą akurat moja kamerka zasłoniła, odnośnie tego, że teraz będę szybciej budował więź z koniem. Super. W sumie bardzo, bardzo spoko. Takie coś się może przydać. Czy w ogóle mam wrażenie, że no moja więź z koniem to jest jednak już taka nie najgorsza, no ale im lepsza będzie, to po prostu tym lepiej oczywiście. No i dobrze. No i dobrze, takie coś się szanuje. Dobrze, Arturze, jeszcze spróbujemy szybciutko dostać się może na te bagna, a może jednak mimo wszystko jeszcze dzisiaj się wyrobię z tym wszystkim. Dawaj, czym prędzej, ale pogoda to po prostu, no nie rozpieszcza, no nie rozpieszcza, no to widzicie sami zresztą, co tutaj się dzieje. Teraz jestem na Blue Water Marsh. Okej, już jestem chyba na tych bagniskach. Jakby nie patrzeć, nie muszę dojechać dokładnie tam, wiecie, gdzie jest ta informacja, że mam być. Dobra, ja myślę, że sobie gdzieś tutaj przenocujemy. Dobra, zatrzymaj konia, zejdź z niego i czym prędzej, słuchajcie, rozwalimy sobie tutaj obozik i poczekamy do nocy. Może rzeczywiście w nocy coś się tutaj wydarzy, któż to wie, może nie, może się okazać, że tak właściwie będę tutaj siedział w tą pogodę i wyjdzie, że nic ciekawego się nie wydarzy, no ale zobaczymy. Dobrze, Arturze, może po pierwsze, nie no, śpi od razu, dobra, do nocy, tak, tak, do nocy. Zobaczymy, być może to zupełnie nic się tutaj nie wydarzy i mam, wiecie, nie mam racji. Ale zobaczymy, bo jeżeli rzeczywiście w nocy coś może się stać więcej niż za dnia, no to trochę głupio byłoby w ogóle z takiej możliwości zrezygnować, prawda? Dobra. To wstań już, dobra, wstań, tak właściwie to złóż ten obóz. No i przy okazji nie pada, no więc wiecie, zawsze tam jakieś plusy tego wszystkiego. Dobra, zwiń obóz czym prędzej, świetnie. No, widzisz, Arturze, wszystko się dobrze toczy, w ogóle
sobie lubię, jak on ma tą chustę, wiecie, znaczy, no może nie założoną w taki sposób, ale jak ma ściągniętą i jakoś tak, tak lepiej mam wrażenie. No i dobra, jest noc, są bagna, zobaczymy, czy w ogóle na kogokolwiek się gdzieś tutaj mamy możliwość natknąć, a może i nie, może tak, może nie. Oż ty w dupę, przecież to niedźwiedź jakiś mały. Ej, to chyba jakiś niedźwiedź jest, ej no serio. Czekajcie, potrzebuję jakiejś dobrej broni. Dobra, czy to jest mały niedźwiedź, ale... Ej. Co ja tutaj spotkam? Aha, jakiegoś grzechotnika, świetnie. Świetnie, już spodziewam się, dobra, nie będziemy strzelać do tego niedźwiedzia, już spodziewam się, jak mógłby... O, super, przejechałem to zwierzę? Nie, dobra. Dobra, walić, to nie będę teraz na zwierzęta się jeszcze. Tak, tak, Judy, brawo. Wszystkim się zajmuj najlepiej. Wszystkim naraz, wiecie, polowania, zadania, wszystko. Nie, dobra. Po prostu przejedziemy się po tych bagniskach, a nuż kogoś spotkamy. Zobaczymy. Na razie nie ma co tutaj dywagować na to, czy coś będzie, czy nie. Na bagnach trzeba nawet za dnia uważać. A w nocy to już rzekłbym, że w ogóle powinniśmy być czujni. No tak, a wjeżdżając koniem do wody to już w ogóle niebezpieczeństwo murowane. Nie wiem, będziemy gdzieś jeździć sobie po tych okolicach. Oh shit! Dobra. Spotkałem już wisielca, no to już jest coś. Czekajcie, jestem w stanie wejść z nim w jakąś... Oż cholera? Co to jest? Dobra. Kim oni są? Dobra, spodziewałem się, że zobaczę coś dziwnego, ale nie aż tak. Czy to był jakiś zombie? Czy to było nawiązanie do takiej chaty, którą wcześniej znalazłem? Ej, to nie byli ludzie. Nie wiem, jak się im przyjrzałem, dla mnie to w ogóle nie byli ludzie. Ej, nie wiem. Wszyscy mają jakieś korzeń przy sobie. Dobra. Ej, serio, przecież to nie jest człowiek. Masakra jakaś. Masakra, tylko tyle powiem wam. Podnieść nieznajomego, mogę go ściągnąć stąd? A nie, to chodzi o tego tutaj. Ej, przecież to nie jest nieznajomy dla mnie. Nie wiem, albo mi się przez tą ciemność coś mi się wydawało. Albo oni byli martwi, ja już nie wiem. Nie wiem, dla mnie to oni wyglądali jak takie zombiaki, jak mnie w nocy napadli. Ciężko stwierdzić, naprawdę powiem wam, że ciężko stwierdzić. Spodziewałem się dziwnych rzeczy zobaczyć. Ale chyba aż tak dziwnych rzeczy to jednak się nie spodziewałem. Okej, dziwnie się robi. A mówili mi wszyscy, nie podróżuj nigdy po bagnach w nocy. Już za dnia jest wystarczająco niebezpiecznie. I to jest prawda. Masakra jakaś, dobra. Czy tu są dalej bagna? Szczerze mówiąc to chyba nie. Nie, to już, ej, w sumie patrzcie, tu jest tam, gdzie była ta cała plaga, żeby stamtąd się wynosić, żeby tam nie przyjść. A zaraz potem tutaj spotykamy coś takiego. Mam dziwne wrażenie, że to nawiązanie do The Walking Dead może być jak najbardziej prawidłowe. Oż ty w dupę mać. Czekajcie. Dobra. Namierz go kilka razy. I to gówno cały czas żyje. Przepraszam, że tak obrażam aligatora, ale ile razy coś takiego trzeba strzelić, żeby to wpadło? Wow. O kurde, ej, co tam? Powiedzcie mi, że to jest... Nie, to nie jest martwe, masakra. Ej, tam ktoś jest, kurczę, jeszcze. Ej, zaczynają mnie te bagna przerażyć, powiem wam, że zaczynam żałować, że... Naprawdę zaczynam żałować, że w ogóle tutaj się zjawiłem. Serio. Dawaj. Mam nadzieję, że z takiej cięższej broni jednak musimy mniej strzelać. Nawet chyba strzeliłem
Zdecydowanie za dużo. Co tu się dzieje? Tam jeszcze ktoś wołał. Ej, chwila, chodźmy gdzieś tutaj, mam wrażenie. O, chorze, no super. Ej, kto to nas wołał? Nie, powiem wam, że no ja nie zamierzam przechodzić koło aligatora, który teoretycznie śpi, ale z drugiej strony... No, no zabiłem go. Ej, nie wiem, zaczynam się bać tego miejsca, po prostu zaczynam się... Dobra, mogę go oskurować, świetnie. Zaczynam się obawiać tego miejsca, tego co tu się dzieje. Kto to mówił, to coś wróć do domu? Nie, wydawało mi się, że słyszę tutaj kogoś. Ja już nie wiem, ja już sam nie wiem o co chodzi, co tu się dzieje. Te bagna zaczynają mnie naprawdę przerażać. Ale zobaczymy. Tak, skóra. Kolejna skóra, która ma jeszcze w złym stanie. Nie no, weź ją upuść, bo nawet nie jestem w stanie czegoś takiego w ogóle, wiecie, nosić ze sobą. Ale mam serio wrażenie, że ktoś gdzieś tu wołał. Ej, a co to są? Jakieś jaja aligatora? No nie. Jeszcze jaja aligatora znalazłem, no po prostu. Co jeszcze? Odkrywasz jaja aligatora. Podobne drogocenne towary można sprzedawać kolekcjonerom. Okej. Jestem przekonany. Przekonany, że kogoś tu wcześniej słyszałem. Ej, czy nasz koń uciekł stąd? Ej, może się przestraszył w sumie. Nie no dobra, jest gdzieś tutaj. Kolejny aligator, tutaj jeszcze żółw sępi. To już chyba takiego oskurowaliśmy kiedyś. Ej, nie wiem, mam wrażenie, że ktoś tu krzyczał, ktoś tu wołał o coś. Ej, no co jest z tym koniem? Niech on tu przybędzie. Wiem, że tu jest niebezpiecznie. Sobie zdaję całkowicie z tego sprawę. Ale... Mięso gada lub płaza. Tak, znowu odkryte. Świetnie. Dobra, wiecie co? Chodźmy stąd. Było fajnie. Ale co za dużo, to niezdrowo. Dobra, postaramy się... Może jeszcze kogoś tutaj znaleźć. Jest jakaś chatka. Kogo tu można spotkać, to któż to wie? Nie wiem, ktoś tu mieszka, serio mam... To jest taka z jednej strony ciekawość tych miejsc, a z drugiej strony trochę takie przerażenie. Solone mięso w ogóle, ale co, przecież tu się pali, to tak jakby ktoś tu mieszkał. Wow. Czaszki. Tak jest, właśnie takie rzeczy zamierzałem tutaj znaleźć. Interesujące. Przeszukaj garderoby. Już się boję. Nie, no dobra, nic się nie dzieje. Co my tu mamy? Przynęty jakieś, te sprawy. Nie no, nic aż tak ważnego. Nie no, w tej chatce nic chyba tak bardzo ważnego nie ma, na szczęście. Teraz to się już robi, wiecie, poranek, więc... Co tu dużo mówić, ale mam dziwne wrażenie, że my dzisiaj naprawdę widzieliśmy jakieś zombiaki. No nie mam 100% pewności, że to były zombie. Teraz żałuję, że w ogóle strzelałem do tych aligatorów, a nie podszedłem do tej nieznajomej osoby. Być może zginęła, być może ją coś zeżarło, ale sam nie wiem. Ej, dobra ludzie, znowu robi się dzień. Ja myślę, że na te bagna jeszcze się kiedyś wybierzemy, bo dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście standardowo nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jakbyście wiedzieli coś na ten temat, to dajcie mi oczywiście znać, gdzie szukać, kogo szukać. No wiecie, o co chodzi. Ale to tyle na dziś, tak więc żegnam się z wami kochani, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!